Uczniowie głogowskiego mechanika mają już gdzie uczyć się przyszłego zawodu w sposób praktyczny. W tym roku oddane zostały dwie sale robotyki. W jednej z nich stoi manipulator zaprojektowany przez jednego z uczniów, aby przenosił klocki Lego z magazynu na taśmę. Pozyskaliśmy masę sprzętu niezbędnego do nauki takich typowych zadań zawodowych i w zawodzie mechatronika, robotyka. Też pojawiają się elementy programowania. Ale także jest to wszystko wykorzystywane na bieżąco. Dodatkowo jeszcze posiadamy manipulator ze współpracy z Brosesitech. W kolejnej sali stanęły trzy manipulatory, którym nadano imiona Tytus, Romek i Atomek. Każdy z nich sprawnie wykonuje swoje zadania i daje możliwość rozwijania swoich kompetencji. Jest to pracownia, która będzie kształciła w przyszłości techników robotyków i techników mechatroników. Za nami trzy profesjonalne manipulatory przymusowe, które dostarczyła firma Brose wraz z oprogramowaniem. Te manipulatory to są narzędzia, które funkcjonują normalnie w przemyśle. To jest sprzęt, który jest najpowszechniejszy w branży automotive. Chcieliśmy bardzo, żeby nasi uczniowie mieli jak najbliżej kształcenie przemysłu. W związku z tym staramy się budować pracownię przy współpracy z naszymi partnerami strategicznymi. Takie podejście powoduje, że uczniowie mają większe możliwości odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu edukacji. W rozmowach z pracodawcami wynika, że jest duży odpływ kadr z zagłębia miedziowego. Zaczyna się być to naprawdę dużym problemem. Z menadżerami, z prezesami, z dyrektorami zastanawiamy się cały czas nad tym, jak zostawić tą młodzież tutaj. Tutaj też można się rozwijać, tutaj też można studiować, tutaj też można zarabiać dobrze pieniądze, a oprócz tego komfort życia jest naprawdę bardzo dobry, o wiele lepszy niż w dużych miastach. Praktyka jest bardzo ważna z uwagi na to, że przemysł cały czas się rozwija. No niestety szkoła z uwagi na budżet jest mniej, że tak powiem, ma mniej możliwości i ten sprzęt jest niezbędny do rozwoju uczniów, jak i zaspokojenia potrzeb rynku pracy, bo to też nowe umiejętności, nowe kwalifikacje są potrzebne, aby spełnić wymagania pracodawców na rynku pracy. Na wszystkie zmodernizowane sale w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie trzeba było przeznaczyć prawie 800 tysięcy złotych.